Witam serdecznie w poradniku siłownia kolarza. Pokażę Wam, jak wyglądają ćwiczenia w moim treningu siłowym. Zapraszam. Trening zaczynam od pleców jako największej grupy mięśniowej. Na sam początek szruksy ze sztangą na mięsień czworoboczny, bardzo ważny mięsień podtrzymujący szyję. Szyja lubi boleć na rowerze, a to dobre ćwiczenie na jej wzmocnienie. Najpierw stosuję mały ciężar z dużą ilością powtórzeń, od 20 nawet do 30. Następnie ciężar zwiększam i dopalam mięsień. Teraz przechodzę do wiosłowania. Ćwiczenie jest bardzo dynamiczne, angażuje mięsień najszerszych grzbietu. Przy tym ćwiczeniu pamiętam, aby moje plecy były proste, w jednej linii z pośladkami oraz szyją. Odcinek lędziowy kręgosłupa musi pozostawać w swojej naturalnej lordozie. Martwy ciąg. Sztandarowe ćwiczenie każdego prawdziwego pakera. Bardzo ważne, wielostawowe, budujące testosteron, angażujące mocno prostowniki pleców. Ja stosuję wersję wąski chwyt i szerokie nogi. Ćwiczenie w ten sposób jest mniej urazowe dla kręgosłupa niż odmiana na szerokim chwycie i wąskich nogach. Podczas ruchu również pilnuję linii biegnącej od pośladków poprzez plecy aż do szyi. Zwracam baczną uwagę na technikę wykonania tego ćwiczenia. Wyciskanie na klatkę piersiową. Ćwiczenie znane chyba wszystkim z autopsji. Ruch musi odbywać się równo w płaszczyźnie pionowej z dobrze dobranym ciężarem. Ruch opadający powinien być wolniejszy od ruchu wznoszącego. W tym ćwiczeniu najbardziej angażujemy mięsień piersiowy większy. Pamiętać należy również o prawidłowym oddychaniu. Podczas opuszczania sztangi nabieramy powietrza, a podczas wyciskania wypuszczamy powietrze. Drugie moje ćwiczenie na klatkę piersiową to rozpiętki. Ćwiczenie pozwala mięsień porządnie dopalić, również dobrze go rozciąga, co oczywiście nie zwalnia mnie od rozciągania potreningowego, które dla mnie jest obowiązkowe. Niestety, doświadczenie pokazuje, że mało kto się rozciąga po treningu, co może prowadzić takiego delikwenta do różnych problemów. Ruch w tym ćwiczeniu odbywa się w płaszczyźnie pionowej. W końcowej fazie prostujemy ręce i spinamy mięśnie. Teraz mięśnie nóg. Mam na to dwa ćwiczenia, obydwa na ławeczce. Pierwsze to prostowanie. Ćwiczenie obciąża głównie mięśnie czworogłowy uda, czyli ten mięsień, który bierze główny udział w kręceniu na rowerze. Jako tako nie jest to najlepszy sprzęt do ćwiczenia nóg. Idealna byłaby suwnica do wpychania pod kątem 45 stopni. I takową planuję sobie zainstalować jakoś już w niedługim czasie. Tymczasem trzeba ćwiczyć na tym, co jest dostępne. Drugie ćwiczenie to uginanie nóg w leżeniu. Nie jest tutaj wskazany zbyt duży ciężar, ponieważ wtedy cztery litery zaczynają wędrować góra-dół, a to już nie to ćwiczenie. Tutaj pracują głównie mięśnie długowe uda, trzy serie i jest ok. Na sam koniec zostawiam moje ulubione kółeczko. Pracuję wiele grup mięśni, a co najbardziej mnie interesuje to brzuch. Pracują plecy,
tricepsy. Kto nie wprawiony, rozjeżdża się tyle, ile da radę. A kto harpagan, może to robić tak jak Jackie Chan, czyli ze stania z prostych nóg. No i na koniec, jak długo ćwiczyć? Ile powinien wnosić taki trening? Otóż nie powinien on zająć więcej niż godzinę. Na każde ćwiczenie 2 serie rozgrzewkowe i 3 zasadnicze. Dla początkujących duża ilość powtórzeń, nawet 15 do 25, a nawet do 30. Po zaadaptowaniu aparatu ruchu możemy zejść do 8 do 12 powtórzeń. I to tyle. Raz w tygodniu taki trening w sezonie jest wystarczający. Podtrzymują wcześniej wypracowane efekty. A jak je wypracować? Jesienią i zimą można wejść na siłownię 2 razy, a nawet 3 razy w tygodniu. Jak ktoś ma tyle czasu, dlaczego nie? No i co w zamian takiego treningu, który ja wykonuję? No nic prostszego. 3 ćwiczenia. Martwy ciąg, wyciskanie na klatę i przysiady. I to tyle. A teraz wstaniesz z kanapy i udasz się na trening.